Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejne gołębie od kolegi Zbyszka Olepsiaka, które ma po wdowcach swoich. To już prawie ostatnie. Ta partia, to jest obejmuje 30 sztuk. Wcześniej sprzedaliśmy już też 30 chyba bodajże. Zostanie nam tylko jeszcze 10. Także jeżeli ktoś chce nabyć od kolegi Zbyszka Olepsiaka gołębie po wdowcach, te, które ostatnio zobaczył, teraz mamy kolejną partię i będzie później jeszcze tylko 10. Ale o tych gołębiach tutaj kolega nam Zbyszek opowie już sam. Proszę bardzo. No witam wszystkich oczywiście hodowców. No wydaje mi się po prostu, że ta partia tych gołąbków po wdowcach, no to jest tutaj naprawdę z wysokiej półki, bo to są wszystko po gołąbkach, co zrobiły w tym roku mi też wysokie wyniki. I to no jak wiadomo, że też dla siebie wypuszczam gołębie po najlepszych gołębiach i już takich sprawdzonych, nie? No i tutaj takie teraz też wybijające się gołąbki, co będą na aucji, to jest gołąbek o numerze 84 Pstry i 83, to jest taka fajna burka po prostu, taka wyjątkowej maści. Ciekawostką to jest to, że mamusia to miała w tamtym roku 13 konkursów, a w tym roku służyła jako samiczka bardziej pozycyjna do samczyka po prostu, który z Brukseli był u mnie drugi po prostu, no to jest gołąbek drugi na sekcji i dziewiąty w oddziale. Zarazem po prostu ciekawostką pełna siostra tej samiczki mamusi, tych młotków, nie? To jest samiczka o numerze 368, co w tym roku ma w B-klasie 6,26. Co też tam mi czyni wynik 48-37, ale brakuje jednego lotu jej, bo z 5 lotów powyżej 300 km ma koeficjent 7,78, także jakby tak jeden lot więcej zrobiła, no to miałaby szansę po prostu już w klasie H po prostu z jednego roku, nie? No ale no nie udało się tego jednego konkursiku po prostu już zrobić, nie? Ale ważne, bo te 700 były takie też ciężkie, ważne, żeby po prostu gołąbek wrócił, nie? To są dwa gąbki, ten tam jest poparty, to wszystko... Tak, jeszcze raz przypomnę numery tych 84-83. Tak, bo to kolega ma właśnie te gołębie... To jest poparty na wszystko dyplomami... Właśnie dlatego się postaramy teraz do tych gołębi, tam gdzie one, ich ci rodzice, po których te gołębie są, postaramy się tam, gdzie jest to możliwe, załączyć od razu dyplom. Jak bo część to właśnie tych jeszcze tak. Nie podpisane przez sekretarza, jak się do mnie podpisane, bo dyplom jutro będzie podpisane, bo wyręczenie ale będzie... Ale też wydrukowane są... Tak, ale są wydrukowane, sekcje są... oficjalnie wręczone, nie? Zdobywały, można sobie będzie zobaczyć. Następnym gołąbkiem jest to gołąbek o numerze setka, jak się to mówi. No to tutaj też jest wybitny gołąbek, też gołąbek ojciec w tym roku jest drugi z tego złotu. Neurupin, no to 500 km po prostu, nie? Jest tutaj trzeci też z 700 km, także po prostu no to też tutaj nie ma przypadków w ogóle, nie? No to wiadomo, jest bardzo dobry gołąbek, nie? Następny gołąbek no to jest tutaj 93. To 93 to jest po samicy 10700, no to ona też... Ale też dyplom miałeś chyba bodajże tam, tak? Nie, to było... 10070. Zbieg okoliczny to jest 10070, a to jest 10700, ale jest jej brat tutaj po prostu, to jest 10699 i to są gołębie, które dominowały w tym roku z maratonów, nie? Gołębie. To jest brat i siostra, to cały czas do intermistrzostwa, co tam będę... Jestem już mistrzem okręgu, bo to są oficjalne wyniki. Mam szansę też być mistrzem regionu, czy ten, no zobaczymy jeszcze, nie? Ale w każdym razie też do GMP, no to były gąbki typowane po prostu, nie? I tu są dwoje, 94 i 93. To są rodzeństwo, no nie? No fenomenalnym gołębiem no to jest gołąb 78. To jest po samicy w tym roku już nierotowany, ale to jest były as, no bo ze względu na przypadek, jako brali po takich wdowcach, gołębie się zaczęły bardzo sprawdzać i w tym roku ze względu też na jednego z klientów po prostu, dokładnie tam Krzysia Kowalskiego z Płocka po prostu, no bo tam też miał 13 konkursów też już właśnie dzieci z tej samiczki i wnuczki i wszystkie najlepsze gołębie też się wywodzą z tej samiczki, dlatego też już... Postanowiłeś się cofać do rozpołu. No bo on sobie tam zamówił po prostu, tam jeszcze jak koledze, później tutaj też miałem z czego pochodziła ta samica, z jakich gołębi? No to jest nic innego jak po ojcu Oli. 38, 39, 84, ten sam gołąb, który na początku mówiłeś. Tak, 38, 84, to jest, a to jest 35, 84, to jest mamusia króla. To jest wybitny gołąb w rozpoje 38-84 i drugi wybitny jego brat z gniazda jest Marka Władygi w Sanoku, nie? No to po prostu no, Marek mówi, no jego jeden z lepszych rozpodowców po prostu, nie? A ojcem tego gołębia jest? Z jakiej linii? To jest 10-670, no to jest, Krzysiu, to ty mi przywiozłeś od Putmana z tej linii, co miały 22 pierwsze... Aha, to jest tego... Gumarus Leisen. I tu jest już dużo bardzo dobrych gołębi. Pierwszy, tak? To był? Tak. I to z wszystkich spotkania dowodów to tylko... Nie, Christmas van Massenhoven. To mam tylko jednego gołębia, co tam pisze 22 razy pierwszy. 22 razy pierwszy konkurs. Chris van Massenhoven. Te gołębi się nie pokazują tak w aucji gdzieś z tej linii, a tak często, żeby było tam 22 razy pierwszy, nie? Bo tam 17 tak. To mają częściej. Ja pamiętam to. Ale to jest jakaś wybitna linia, też mnie to zainspirowało, jak wtedy, że tam 22 razy, bo tak nie rzucało mi się to w oczy. Gumarus Leisen miał wtedy 17 razy pierwszy konkurs, a ten gołąb rzeczywiście no, miał 22 razy pierwszy. Tam jest 10600 chyba 69, też wybitny as i jest tam jeszcze, bo to jest dokładnie... To z gołębi Rainera Pittmana w każdym razie. Tak, bo to jest dokładnie czoł nazywany gołąb, no nie? Z tego powodu, że, przepraszam, czoł, tir.
z tego powodu, że to był też już as, tylko nie doszły i w swojego czasu dostałem telefon, że go został rozjechany przez tira, no nie? Aha, i tir dostał. No i tam nie chcieli mi go przysłać i tak dalej, a później go taki połamany po prostu przyszedł, nie? A jeszcze wcześniej w młodości... Przyleciał połamany po prostu, niby już się nie nadawał do przodu, a jakoś przyszedł po prostu tam 200-300 km. A jeszcze w młodym wieku, już powiem całą anegdotę, i ściągaliśmy go z okienka, z dymnika, jeden z fachowców, co robiliśmy tak, to zaciągnął głowę po prostu do tego stopnia, że już myślałem, że nie przeżyje, nie? A ten w tych butach gumianych tam wszedł po prostu i też możecie uratować. Także dwa razy po prostu jest to taki sentyment do tego gołębia, nie? Że twardy. Dlatego dany jest tą samiczką 1134, nie? No to jest wybitny gołąb, która co roku... To jest gołąb o numerze 78. Dobrze, tu jest młody. Jeden gołąbek, nie? Mhm. No to na co roku miała po 13 konkursów i ten. No tu jest gołąbek też po dwóch asach, to jest półsiostra tej samiczki po prostu, taki znowu co z Brukseli, przez dwa lata mam z rzędu, pierwsza i trzecia była u mnie. To jest półsiostra, to jest gołąbek 89. Tu jest ciekawostka wozu, bo to ja... ten ma jaki numer gołąb ten? Ten jest gołąbek 45, to jest po prostu po Zbyszku. Nie, bo tu dziadek jest Zbyszek, ale ja tego lotowego też nazywam Zbyszek. Ten, co z tego deszczu między innymi był pierwszy, nie, to te gołębie nie boją się w ogóle burz, one są niezawodne po prostu w takiej brzydsze nawet pogody, a zarazem też robią dobre koeficjenty, nie? Mhm. No tu jest fenomenalny gołąb 62, bo tu jest po córce 330, która była lotowana już jako roczna, była najlepszym lotnikiem oddziału, nie? No i to są gołębie tutaj fenomenalne, po prostu również z Bosuły, to jest od pana Krzyżaka, świętej pamięci po prostu, nie? I plus po prostu tej parzy, nie? To tu już 599 też ma dyplomy w tym roku gołąbek po prostu, nie? Jeszcze nie był w 50, ale na przyszły rok już będzie ten gołąb w 50, bo już z 500 ma dyplom i ten, nie? 46 to jest po Zbyszku jeszcze jeden gołąbek. Tutaj jest gołąbek, po 13 to jest po dobrej też samicy po prostu z Baranowskich i z mojej złotej pary. Tu jest 95, no to jest właśnie to co mówiłem, na te, wszystkie 700 mają, 500 i 700 te gołębie, brat i siostra mają wszystko w czołówce. Tam tu jest 10, 699 i 700, no nie? No to były gołębie w tym roku, co mi dużo pomogły właśnie gołębie niezawodne, nie? A też nic innego nie jest, jak pradziadkiem jest ojciec króla, no nie? No. Tak. Tych gołębi wszystkich mamy teraz 30, to może Zbyszku właśnie takie z dyplomami, co tam są. Wiadomo, że tutaj możemy o nich wszystko mówić, każdy będzie mógł sobie zobaczyć w rodowodach te pochodzenie, a kolega już nam tutaj zaznaczy, tam masz takie z dyplomami jeszcze no, niżej, czy tutaj coś pokażę, pokażmy. 81 i 80 jest to gołąb znowu właśnie z tej linii, taki dziadka, co gniata, przez tak? Dwa razy, tak, były, te gołąbki miały po 14 konkursów, to był drugi lotnik oddziału Częstowa, no to też są wybitne gołębie, nie? Tu jest też no, z dobrych gołębi, no, ale to już nie będziemy ten. Tu jest pełna siostra błyskawicy, to też gołąbka polecam 68. Na pewno po prostu te gołębie... Błyskawica to chyba daje ci teraz bardzo dobrze się jako rozpłodowiec sprawdza, nie? Tak, bardzo dobrze i to właśnie te, po tych siostrach nie naprawdę przyspieszają... Nie tylko lotniczką, ale naprawdę jest taki... Przekazują gołębie, geny tak. Tutaj te gołębie i tu polecam gołębia 68 na szybkość, na pewno po prostu z tego coś będzie dobrego. To jest jeden taki tylko 68, czy jeszcze masz drugi taki? To były dwa, ale po prostu zobaczymy, bo kilka gołębi dobrych dorzuciłem teraz z tej aukcji, to też chyba jeszcze 10 dodatkowo gołąbków pojechało, nie? 12 to jest z tej siostry, tego 373 to tej Asiorki. A tu jest jeszcze ciekawostka z Brukseli, co mam pierwszego gołąbka. To jest pierwszy gołąbek tej 309 sekcji. 309 ma końcówkę i tutaj masz młode, widzę pod nim. I tu jest z tego Brukseli, co był u mnie pierwszy. Mhm. No to jest bezpośrednio po prostu dziecko 15. Ojcem tego gołębia tak. Jest właśnie ten, który był pierwszy z Brukseli w tym roku. Tak? No i 1070 dokładnie. I 1070 to jest jedna z najlepszych samic rozpłodowych, a ten 10608 też jest bardzo dobry gołąb. Nie? Mhm. Także to jest bezpośrednio dziecko po tym asie. Tu jest bezpośrednio dziecko po petardzie, no to jest co, ten pudzian, co wtedy mam 8 w aklasie, co, to no, pudziana nie ma co nie ma, no to jest pełna siostra. Mhm. Pełna siostra petarda nazywana po prostu, nie? Plus syn 330, nie? No tu jest dobry gołąbek, bo to są tu dwa te gołąbki, są to 19 i 20. To jest po tym dobrym gołębiu złotej parzy, co wydał już dużo bardzo dobrych gołębi, nie? A zarazem też znowu z tego twojego gołębia, co mi właśnie Putmana zatwierdził, no, 509, no nie? No to tu jest następny syn właśnie z 13 roku. Także to jest, no to też to są fajne gąbki, to połączenie ten, nie? No tu jest Chłowy, no to jest linii króla, to już jest dobry gąbek. No i tu jest jeszcze ciekawostka. Bezpośrednio ta samiczka w tamtym roku była z Brukseli, co wkładałem w Siewierzu 3 gołąbki, zdobyły 2 konkursy i procentowo wygrałem po prostu. No i jako oddział byli na pierwszym miejscu, to w tym roku powtórzyła ta samiczka znowu to. Na trzecie miejsce widzę z Brukseli, tak? Tak, i tutaj u mnie jest trzecia i trzecie miejsce tu było w sekcji. A ojciec i... tego gołębia, który jest? Ojciec jest 306, to jest też azlotowy, to jest z gołąbków tutaj moi tych 604 i tutaj są też Putmany, to jest z Ukrainy, no nie? Także tu jest plus Putmany i jest taki mojej linie. Mhm. Chciałem zaznaczyć, że te konkursy są po prostu wkładane na innym punkcie, lub wszystko w tym roku pod nadzorem kontroli z okręgu, z zarządu głównego, także że no tutaj do 500, 700 i Bruksela jest wszystko jednak no nie przeszkodziły po prostu
te kontrole, tylko akurat szczęśliwie się to wszystko odbyło, no nie? No i tu są gołąbek, jest po też asicy z tego mojego 604, że jako 6-latek jeszcze w kategorii A miał 28, nie? No to są te młode gołębie, które mamy w tym roku z tych powdowcach. A ten gołąbek jest nielotowany 780, ale on jest właśnie po mamusi błyskawicy, też przekazują właśnie z tym, co tam... Też Pitmana to jest, widzę, bo to jest tak? Ten 1299. To jest oryginalna mamusia błyskawicy, nie? I plus syn złoty pary. No to też już jest taki gołąb wychowany tutaj w lotowym, ale po prostu jest, przebywa do pozycji. Czekaj, ten Rainer Pitman to był ten właśnie 1299, to chyba też był matka błyskawicy. To matka błyskawicy, bezpośrednio oryginał. Ale chyba kiedyś podobnego masz jeszcze jednego 1299. No to może jest jakiś gołąb, ale to z mojej serii już, nie? A ten jest oryginalny ten, nie? Także to są tutaj takie gołąbki najlepsze, nie? Dobrze. Stawiłem tam jeszcze kilka gołąbków takich... Starszych? Bo tam napisane na rodowodzie, że bez rodowodu jest jeden gołąbek, ale... Bez karty własności. Przepraszam, bez karty. I już jest to wyjaśnione, karta już jest, przyjdzie, także jak przez ktoś z kolegów sobie... Wysłana, także... żebym sobie źle wysłał, ale już zdiagnozowałem, gdzie to jest i przyjdzie karta, także... Będzie. Gościowi się tylko trafiło po prostu za 700 złotych gołąbia, także... akurat, no, także wyślę bez niczego, nie? No to jest gołąbek, tutaj 17 pozu tu pisze bez karty, ale ta karta będzie po prostu dołączona, nie? Tam jest taka ciekawostka, jest gołąb, będzie od 100 zł 10,01. To jest gołąb wychowany po prostu, bo miałem Mikołajka, miałem w grudniu, a to jest gołąbek, tam Szczek Króli, wychowany starszy gołąb 10,01. To gołąbek zostawiony dla siebie, tylko stało się nieszczęście po prostu... Ale powiedzmy, poczekaj, Brzeg, bo to jest gołąbek, ciekawostka, że od 100 zł, gdyż to jest gołąb po mis. Po mis i po od Krzyżaka po tych Wandabele, co jest fenomenalny gołąb w rozpłodzie. Po mis gołąb ostatnio bardzo chętnie w opcji kupił, teraz chyba proszę za 3000 zł, także... No ten drugi, co tak, nie poszedł, już jest też sprzedany. Dzisiaj już pojechał do pana Kustry, także... Tak, jak się nazywa, to był bardzo wartościowy gołąb, tylko że ten gołąb właśnie dlatego jest od 100 zł, gdyż tak, ma bardzo dobre pochodzenie, a ma pewną wadę. Ma pewną wadę po prostu, że miesiąc temu wyrwał sobie troszeczkę nogę, tak nadciągnął nogę dość skutecznie, i kuleje. Także, i kuleje po prostu, no już mu to przechodzi, bo już ten, ale jest troszeczkę, to ostatnie piórko ma troszkę przyniszczone, no nie? I tak, no, no trzeba po prostu jeszcze mu dać szansę, po prostu tak, i trochę trzeba go dać do boksu jakiegoś indywidualnego po prostu, nie? Bo, no, bo troszeczkę dosyć mocno no, nogę wyrwał, myślałem, że będę musiał go usunąć, no ale widzę, że z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. Także tutaj dałem taką sobie, by było po prostu 100 zł, jak tam koledzy, no wiadomo sobie według swoich uznań, to tylko powiadają, żeby po prostu, żeby nie było rozczarowania, jak się to mówi. Jeszcze takim jednym gołąbkiem nieszczęsnym, co go po prostu odzyskałem ze względu na jakość tego gołębia, to jest 10,08. To jest gołąb po bardzo wybitnym gołębia, bo to z ambitnej po prostu. Znaczy jak go odzyskałeś, to znaczy co? Po prostu zginął na locie, no i po telefonie, bo tam było zaznaczone 3 gołąbki, co bym chciał bardzo mieć z powodem, no nie? I prawie akurat zadzwonili po prostu do żony, że jakby sobie życzylibyśmy, to po prostu odeślę pan tego gołąbka, nie? No to z chęcią, bo to jest po 1400, nie? To jest z tych naszych gołębi Air Campa Ronaldo po prostu, no nie? To bardzo dobrze nam z tych połączeń, bracia z tamtego roku chodziły i szybkie są i on również. No i po prostu on uderzył gdzieś w skrzydło, w drzewo. Po prostu i ja nie wiedziałem tego, bo bym gościowi kazał sobie tego gołębia nawet zostawić po prostu, nie? Tylko że jak przyszedł ten gołąb, ja patrzę po prostu, a on jest uszkodzony, nie? No ale po prostu już wyszedł, także po prostu już teraz tego na tydzień po prostu już jest elegancko do wysokiej półki podatuje, tylko że tam miał tą wadę uderzenia po prostu, nie? Także że ten, ale jest gołąb pełnowartościowy, z bardzo dobrych gołębi, nie? Wszystko rodzeństwo, no to ten gołąb był typowany po prostu i wszystko zawsze rodzeństwo po prostu w tamtym roku co ten, no to były cały czas 15, nie? No jest bardzo szybki gołąb tutaj, nie? Te dwa, żeśmy zapomnieli, bo nie zdążyliśmy zrobić. Mam nadmiar samczyków, nie? I tutaj też, no co jeszcze mam uchowane, no to staram się tak po prostu, co mam więcej dzieci po nich wychowane, to mogę po prostu to się odstąpić, większy tutaj dałem samczyków. Jeden z samczyków to jest oryginał drapa, bo z tego Poker Face'a mam też dużo... Z Poker Face'a? Tak. Nie pamiętam ile tak gołębia tam dałem, ale na pewno... Tak, pokaż co tam jest. To jest wnuk Poker Face'a, Riany, Klota i Maja. Maja tu jest, nie? Mhm. To też gdzieś tam dosyć dałem, ale 2000 też... którego roku jest gołąb? To jest 12 rok, nie? Tak. No i mam tam chyba coś czwórkę dzieci po prostu, nie? I jeszcze teraz młody tam wypuszczone, także, że ten, nie? A tych drapów mam dosyć dużo, bo wszystkie gołębie z osłodu, te starsze będę tam jak... Wiadomo, że tam jakąś wartość będą mieć większą, ale po prostu mam pozabezpieczone dzieci, także tam po prostu pomalutku, systematycznie pójdą te starsze gołębie, wszystkie, jak będzie ktoś zainteresowany, do sprzedaży, nie? Mamy też jeszcze gołębia, widzę twojego jednego tutaj, no, Luka Campaniniego. No bo są szymelki, bo ja już tak z młodych za bardzo szymelków tam już ten, nie? No to tu mam jeszcze tego, też mam po nim uchowane 3 młode, to też to nie dobra. Z takich gołębi to był ten szymel z Air Campów, ja zobaczmy. Drotów są 2 i 3 są do rozpłodu. Tak, nie, to jest jakieś inne. No zobaczymy, rodowód będzie można sobie zobaczyć. Tak, na razie to samutki tak przeleciały, to tak aż nie mogę się tak wypowiedzieć, aż tam po prostu, na razie po prostu się obroniły, ale jeszcze tak, no, nie miałem możliwości się aż tak pokazania tej gołąbki, nie?
A tutaj masz jakiego gołębia? To jest gołąbek 800, to był gołąbek lotowany, tylko tutaj jest... 2015? Prowadzi walki po prostu mi z dwóm, z tym, z Saganem mi tu prowadzi walkę po prostu, no i trochę są obydwa za ostre, także no nie będę ryzykował, po prostu jeszcze zacząłem im lecieć, ale tak go, musiałem go przymykać i tu kariera jego się skończyła, nie? Mhm. Ale fajnie czerwony gołąbek, nie? Czyli takie gołębie będziemy mieli tutaj na aukcji, a jeszcze ostatniego właśnie Offerstretę masz tu jednego, widzę, tak? No tego też mi tak było szkoda, za, jak się to mówi, za bezcen sprzedać, po prostu no wystawimy tam stówkę, niech tam koledzy tam zdecydują, no ale, ale to jest gołąb wart naprawdę dosyć dużo, bo wydało nam dużo dobrego potomstwa, a fajnie te gołębie mają, fajnie się krzyżują po prostu z innymi gołębiami, nie? To jest gołąb też powiedzmy z 2008 roku, tak? Nie ma to problemu. Ja nie ma, samiec to, że on na pewno jest, kryje bez problemu. To nie, jeszcze żadnego problemu nie było po prostu i z 2004 roku mam gołębie, tak jak z tego Blixena, to jeszcze spokojnie nic nie przepuszcza, a nawet z 99 roku po prostu, no moje gołębie są dosyć nie takie wyeksploatowane, że tam po prostu coś tak będzie negatywnie, nie? Czyli takie gołębie będziemy właśnie mogli tutaj u kolegi Zbyszka. Z tej młodej, no to są już ostatnie gołąbki powodowca. 10. No 10 taki mam jeszcze dodatkowo, no to już nie robiłem wszystko, tak, bo tak często jeszcze z tych kolegów ktoś tam dobiera sobie jednego czy dwa, jak, bo przesyłka jest ta sama. I no tutaj jeszcze powiem, że, bo już nie będę wpisywał, bo nie będzie mi się chciało, jeżeli ktoś zakupi więcej jak 5 gołąbków, na przykład czy ten, to będzie miał wysyłkę gratis. Od 5 wzwyż jest wysyłka gratis, nie? Także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. No zapraszamy.